to są przeważnie tacy bardzo nieszablonowi ludzie. Z wielkimi ambicjami, z bardzo dużym poczuciem humoru. Gdyby nie był, to by zginął na rynku. A jeżeli w przeciągu tych 10-11 lat tak bardzo się rozwinął, tyle ludzi potrzebuje, tyle ludzi zatrudnia, no to musi być technologiczną awangardą. Wydaje mi się, że to weryfikuje rynek. Kiedy znam sobie sprawę, że wiem, o której godzinie w Stanach zaczynają pracę, czyli mniej więcej po 16, mogę dostać maila ze Stanów, że nie wiem, potrzebują tam jakiejś pomocy, że coś tam mam zrobić. Z takim uśmiechem można pójść rano na kawę i pogadać z ludźmi w kuchni o różnych rzeczach, ale też ludzie się też tak oczu pomagają sobie, gadają, doradzają. To jest sympatyczne.